Pokémony. Przez wielu uważane za grę dla dzieci. I słusznie. Każdy z nas kojarzy te przyjazne stworki i pewnie nie jedna osoba grała na konsoli w oryginalną serię gier spod brandu Pokémon Company. Nieliczni z Was natomiast słyszeli o trybie gry nazwanym przez internautów Pokémon Nuzlocke. Sympatyczny sposób na przechodzenie gier wideo w znacznie ciekawszy i przede wszystkim trudniejszy sposób powstał w 2010 roku i jeśli kogoś interesuje cała historia i ewolucja Nuzlocke'ów, zapraszam do tego filmu użytkownika Wolfie VGC, mistrza świata w Pokémony z 2016 roku. Link w opisie filmu. My natomiast przejdźmy do zasad każdego hardcore Nuzlocke, a są one następujące. Mogę złapać tylko pierwszego Pokémona w każdej nowej lokacji. Podczas walki używać mogę jedynie trzymanych przedmiotów, oznacza to brak możliwości leczenia naszych stworków podczas walki przy pomocy potionów i innych tego typu itemków. Każdy Pokémon, który raz przegra walkę, ginie permanentnie. Każdy Pokémon musi mieć swoje własne unikatowe imię. Każdy gym ma swój level cap, którego nie wolno przekraczać. Pokémon, który przekroczy level cap, musi zostać natychmiastowo odłożony do boksu do czasu podwyższenia level capu. Gram na Battle Style Set, co znaczy, że po pokonaniu stworka, gdy rywal wysyła kolejnego, ja nie mogę zmienić Pokémona. Gdy przegram jakąś walkę, muszę rozpocząć grę całkowicie od nowa. Tak, nawet jeśli była to ostatnia walka w grze. I mam jeszcze jedną zasadę, którą dodałem personalnie, aby sobie trochę utrudnić, a mianowicie. Wszystkie legendy są zbanowane z użytku. Ta zasada nie dotyczy ROM-hacków, czyli gier, o których wspomnę za chwilę, a jedynie tak zwanych Vanilla Games, czyli gier wydanych stricte dla dzieci. Dlaczego dodałem ósmą zasadę? Nie będę przed wami ukrywać. Na Pokémonach i grach z tego uniwersum znam się całkiem nieźle. Nuzlocke Pokémon Fire Redów jest tylko pierwszym punktem kontrolnym na trasie do trzech świętych graalów każdego Nuzlockera. Pokémon Inclement Emerald, Pokémon Emerald Kaizo i przede wszystkim Pokémon Radical Red. Te trzy gry w mojej podróży nuzlockowej chciałbym ukończyć i mam nadzieję, że będziecie w tej przygodzie razem ze mną. Ale zanim, aby udowodnić wam, że jestem godzien w ogóle próbować przejść te trzy niewiarygodnie trudne gry na zasadach hardcore Nuzlocke, zamierzam ukończyć wcześniej kilka innych Nuzlocke'ów. Na pewno na drodze mamy dzisiejsze Pokémon Fire Red. Kolejnym krokiem będzie gra z regionu Hoenn, czyli Pokémon Emerald. Dalej czas pokaże, ale wybór jest ogromny. Chciałbym przejść wszystkie gry Vanilla do piątej generacji włącznie, czyli jeszcze Pokémon HeartGold, Pokémon Platinum oraz Pokémon Black 2. Po nich wejdziemy na poziom ROM-hacków, ale jeszcze nie wiem których. Fire Red Omega, Blaze Black 2 Redux, Renegade Platinum. Chciałbym, abyście to wy, waszą aktywnością, wybrali mi ścieżkę, więc zapraszam na streamy. Tam będziemy mieli bezpośrednią komunikację i coś wspólnie wymyślimy. A teraz przejdźmy do odcinka i sprawdźmy, czy uda mi się przejść Pokémon Fire Red Hardcore Nuzlocke. Niestety pierwsze kilka minut pechowo mi się nie nagrały, ale jak widzicie, na startera wziąłem Bulbasaura, a w kolejnych lokacjach złapałem standardowe Pokémony z pierwszych lokacji w Kanto, Pidgeya, Weedla i Rattatę. Postanowiłem, że tematem moich nicknameów będą w większości znane osobistości, więc możecie spodziewać się kilku znajomych nazwisk. Kolejnego złapałem Caterpie i z tym potężnym zespołem udałem się do Brocka, lidera kamiennej sali. Oczywiście Bulbasaur całkowicie zdominował tę walkę i po dwóch Wine Whipach odebrałem odznakę głazu. W dalszych lokacjach kupiłem Magikarpa za 500 jenów, złapałem Spiroła i w jaskini oczywiście Zubata. Wychodząc z Cerulean Cave wziąłem Helix Fossil, oddając cześć drugiemu największemu bogowi w świecie Pokémon, Lordowi Helixowi i udałem się w kierunku drugiego gyma. Tam złapałem Ekansa i przygotowałem się do pierwszej w tym ranie walki z rywalem, Garym. Jeśli nie kojarzycie, Gary to ten rozpieszczony kuzyn, który ma lepsze auto, powodzenie u kobiet, lepiej płatną pracę i wygląda jak krzyżówka Justina Timberlake'a i Timothée Chalamet'a. Dobra, wracając, wytarłem nim podłogę i pozdrowiłem środkowym palcem. Ponad Nugget Bridge'em złapałem Odisha i uciekła mi Abra. Szkoda, lubię Mr. Mime'a. Po przerwie na chwilkę smutku poszedłem pokonać Misty, liderkę Pokémonów wodnych. Staryu spadł na one-shota, a Starmie nie miała szans w starciu z Ivysaurem i Gyaradosem. Wygraliśmy drugą odznakę. W tamtym momencie czułem się tak pewnie, że zacząłem dywagować, czy uda mi się ukończyć ten run deathless, czyli bez utraty ani jednego Pokémona. Czy mi się udało? Musicie poczekać do końca. W kolejnych lokacjach do mojej drużyny dołączyli Meowth i Drowsy, a fabuła pokierowała nas wprost na statek, gdzie po raz drugi Gary poprosił o lanie.
nic przyjemniejszego w tej grze nie ma. Golbat zdominował Pidgeotto i Charmeliona, a Gyarados Kadabrę i Raticate'a. W Diglett's Cave złapałem, kto by się spodziewał, Digletta i poszedłem robić najtrudniejszą zagadkę w tej grze. Grzebanie w śmieciach. Po znalezieniu dwóch przycisków przyszła pora na porucznika Surge'a, lidera Pokémonów elektrycznych. Diglett wysolował tę walkę, nawet nie tracąc HP. Już widzicie, czemu te gry trzeba sobie utrudniać? W dalszej trasie złapałem kilka bardzo przydatnych stworków. Voltorba, Machopa i Growlite'a. Co prawda, pierwszy Growlite uciekł mi używając Roar, ale w kolejnej lokacji znów udało mi się go dorwać i tym razem nie uciekł. W Celadon City dostałem darmowego Eevee, którego na razie schowałem do boksu, a na zachód złapałem Doduo, najlepszego ptaka w tym regionie. Bez obaw poszedłem stawić czoła Erice, liderce Pokémonów trawiastych, i zgodnie z przewidywaniami Golbat wysolował tę walkę pomimo szybkiego paraliżu. Czwarta odznaka była u nas. Zaraz po tym poznaliśmy antagonistę tej gry, Giovanniego. Fabuła każe nam, 11-letniemu chłopaczkowi, rozprawić się z lokalną mafią. Żaden problem. Oprócz zostania czempionem zrobimy też praktyki w policji. A propos łamania prawa, znów natknęliśmy się na tego nielegalnie przystojnego chłopaczka. Na szczęście byliśmy dobrze przygotowani. Elektrod pokonał Pidgeotto i Gyaradosa, a mój Gyarados wraz z Raticate'em dobili zespół Garego. W nagrodę mogliśmy złapać jedynego w grze ducha, Ghastly'ego, który niestety cierpi na słabą mechanikę gry, ale kiedyś zobaczycie, jak używam tego poczka częściej. Na drodze do Fuchsia City złapaliśmy Snorlaxa, zabierając mu jego lefto... przez stopery? Radical Redy przeżarły mi mózg, albo ktoś mi robi pranka. Mniejsza. W dalszych lokacjach złapaliśmy jeszcze Sheldera, Horsey, Ditto, Seekinga i Parasa. Normalnie szaleństwo w boksie. W trakcie naszego śledztwa w temacie Team Rocket znów spotkaliśmy Garego i ponownie, jak za każdym razem, zniszczyliśmy go bez straty Pokémona. Chociaż tym razem było blisko. Za wygraną otrzymaliśmy Laprasa, który jest moim najmniej lubianym Pokémonem. Jeśli kiedyś namówicie mnie, to zrobię specjalny stream z kilkugodzinnego roastowania Laprasa. Całe życie czekam na ten moment. Szybko po raz drugi uporaliśmy się z Giovannim. Czy wy też nie uważacie, że lider mafii powinien być lepszym trenerem od 11-latka? I wybraliśmy się walczyć z Kogą, który, uwaga, uwaga, przegrał na jednego Hypno. Wstyd, panie Koga. Dobrze, że zastąpi pana własna córka. Kolejna była Sabrina i znając doświadczenia innych... Zresztą, nie będę wam opowiadał. Zobaczcie to sami. Oh, hold up, this is scary. Oh, shit. Oh, shit. Do not let it all end like this. Oh, my God. Oh, no! Oh, no, he's plus three! No, hot dog! Not hot dog! Oh, no! It's the only way out of here. No! No! The team. Come on, just take one hit. I don't know. You're 10 levels under. There's no way. Oh, no! Goodbye. No. Oh my God, you're dead. Oh. Yeah. I was like, this is a special defense tank, and this still goes down like that. No! I thought we were safe. Oh my God. Yeah, I'm out. The stall. What the fuck has happened? Oh, everything. I just saw fucking what? Wii Sports die. What the fuck? Bye-bye. Parents down. See ya. We made it out. Oh, my God. Dude, literally everything went wrong in like 3 seconds for me. Everything went wrong. It was the Alakazam. The sleep paralysis demon. Oh, my God. No więc Alakazam. Alakazam Sabriny jest mocny i na niego trzeba uważać. Na pierwszy ogień poszedł Kadabra, którego pokonał Snorlax. Drugi był Mr. Mime i ten zaczął od użycia barier, które zwiększa obronę plus 2. Wiedząc, że Mr. Mime zna Baton Pass, wiedziałem, że muszę zabić go jak najszybciej, więc trafiłem kryta. Kolejnego Venomowa i strasznego Alakazama Snorlax też pokonał na hita. W ten sposób z 6 odznakami, bez ani jednej straty, zbliżamy się do końca gry. Odblokowując nowe lokacje złapaliśmy Tentakula, Psyduck'a i Tangele, a na wyspie Cinnabar skorzystaliśmy z możliwości wskrzeszenia Boga. O Master, witaj w boksie. Złapaliśmy jeszcze Koffinga i z wodnym teamem poszliśmy na Blaine'a,
lidera sali ognistej. LeBron Dentacruel, jak przystało na Goata, wysolował starszego pana i jego ogniste kucyki i z siódmą odznaką w plecaku i uśmiechem na ustach ruszyliśmy na ostatnie starcie z liderem Giovannim. Chyba nie zaskoczę nikogo, jeśli powiem, że wygraliśmy tę walkę bez żadnego problemu i nie tracąc Pokemona. No to tak było. Przepraszam. Obiecuję, że Radical Red będzie trudniejsze. Na drodze do ligi stanął przed nami jakiś lamus, co nie umie dobrze wytrenować Pokemonów i na 40 levelach wciąż ma nie w pełni wyewoluowane stworki. To już na 100% ostatni raz, kiedy trafiamy na tego narcystycznego, zakochanego w sobie bałwana, prawda? Prawda? Jako ostatniego Pokemona na naszej drodze do chwały łapiemy... Ups, jednak nie łapiemy? No dobra, Liga Pokemon. Nasz team wygląda następująco. Jolteon, szybki, potrzebny głównie przeciwko ptakom i Pokemonom wodnym. Gyarados z abilitką Intimidate, chyba nasz najlepszy Pokemon. Dla lepszej gamy dałem mu Earthquake. Snorlax, spec tarcza z Shadow Ballem. Najlepsza możliwa kontra na Agatę, bo przecież nie trafię się trzy razy z rzędu podczas konfuzji, co nie? Tentacruel, czyli mój ulubiony poczek z Kanto, solidny wodny pok korzystający z Ice Beama i Giga Draina. Venusaur z możliwością healowania Synthesisem i Leech Seedem. I na koniec Arcanine, również z abilitką Intimidate i silnym ruchem ognistym. Tylko tyle wystarcza, aby przejść tę gierkę. Czy uda mi się dokończyć ten run Deathless? Przekonajmy się. Na pierwszy ogień Lorelei, mistrzyni Pokemonów lodowych. Jolteon poradził sobie z Dugongiem, Cloisterem i Slowbro. Laprasa pokonał Tentacruel, a na Jinx użyłem Arcanina, któremu dałem Lambery zapobiegające uśpieniu. Pierwszy członek Elite Four za mną. Drugi był Bruno, którego bałem się najbardziej. Jego Machamp jest według mnie najlepszym Pokemonem w grze. I bałem się go słusznie. Venusaur zaczął od dwóch szybkich killi, a Hitmonlee spadł na Gyaradosa. Na pole wyszedł Machamp i postanowiłem zostać Gyaradosem. Po Bullcapie pierwszego crosschopa przeżyłem dobrze, ale drugi trafił krytycznie i musiałem pożegnać Gyaradosa. Duet Borek i Stanowski został rozdzielony. Nie udało mi się utrzymać tego rana bez śmierci, ale nie mogłem się poddać tak łatwo. W miejsce Gyaradosa wszedł Arcanine, choć nie on miał pokonać Machampa. Uznałem, że najlepszym wyjściem będzie użycie Roar, czyli wymuszenie zmiany Pokemona przez Bruno. W ten sposób pozwoliłem Venusaurowi na powrót na pole bitwy i przeżywając krytyczny Earthquake od Onixa, zacząłem się healować. Plan był taki, aby na Machampa wyjść z full HP, dlatego slowplayowałem walkę z Onixem. Tak, aby w pewnym momencie trafić Razor Leaf. Udało się i full HP Venusaur bez problemów poradził już sobie z Machampem. Było gorąco, ale udało się. Drugi członek Elite Four padł, a nam zostało już tylko 5 Pokemonów. Kolejna była Agata i tu plan był prosty. Snorlax kontrował większość jej Pokemonów dzięki typowi Normal i abilitce Immunity, która sprawia, że nie mógł być zatruty. Pierwszy Gengar spadł dość łatwo, ale walcząc z Golbatem, Snorlax trafił się 3 razy z rzędu podczas konfuzji i byłem zmuszony zmienić Pokemona. Później szczęśliwie uniknąłem kryta na Venusaurze, więc chociaż tu los mi nic nie odebrał. Na Huntera postanowiłem użyć LeBrona, który dostał Min Lukiem. Jeśli Hunter trafi Hipnozisem, Dream Eater mnie zabije. Na szczęście AI w tej gierce nie myśli za dobrze i Hunter używając Curse zabił się sam. Drugiego Gengara pokonał Arcanine i z trzecim skalpem udałem się do Lensa, mistrza Pokémon. Pierwszy był Gyarados, który spadł na Thunderbolta. Dalej Snorlax położył oba Dragonairy, LeBron Dragonite'a, a Jolteon Aerodactyla. Zostałem mistrzem regionu Kanto, prawda? Otóż nie. Okazało się, że przede mną czempionem został Gary, syn koleżanki twojej matki. Chłopiec, który przegrał dziś już z nami 5 razy, prosi się o 6 lanie. Pidgeotta rozłożył Jolteon i zrobiło się 5-5. Ewolucję Rhyhorna pokonał Venusaur, a Alakazama skontrował Snorlax. Wszystko szło po mojej myśli. Executor mnie uśpił, ale przygotowałem na to Chestobery i Exe spadł na Hita. Gyaradosa pokonał Jolteon i dla lekkiej dramaturgii na koniec poświęciłem Jolteona, licząc, że uda mu się trafić czarka na Hita. Niestety, Asgarego przetrwał na końcu HP i zabił mojego pupila. Możecie w komentarzach zostawić serduszka dla Lilii i Stanowskiego. Czarka dobił Tenta i oficjalnie zostałem mistrzem Pokémon w Kanto. Czy się cieszę? Dla mnie to była formalność, choć nie ukrywam, było kilka cieplejszych momentów. Mam nadzieję, że każdy kolejny mój Nuzlocke będzie trudniejszy i będziecie ze mną przy nich, aż nie pokonam Radical Redów. Dziękuję wszystkim za obecność i widzimy się w Hoenn.